Cześć siemaneczko, witajcie w kolejnym dniu. Dzisiaj znowu BMW. Działamy. Jest rozrząd, mamy części, kupa siana. I jak zwykle nic do siebie nie pasuje, nie? Tak jak było w 60. Większość części nie pasowała do siebie, tak samo tu. No już mnie normalnie trafia. Oprócz tego, że te napinacze ślizgi, znaczy ślizgi w sumie i listwy napinające, wyglądają troszeczkę inaczej, no są dużo większe. Już wam pokazuję. Na przykład to jest nowa, to jest stara. No jest troszeczkę inna, inny jest łuk w ogóle napięcia, ale pasuje. No łańcuch był, kurczę, no nie pokazałem, łańcuch był rozciągnięty jakieś, ja wiem, 2 mm do 3, ale co, musiałem dorabiać tutaj tulejki na śruby, bo te gniazda w tych nowych napinaczach, w tych listwach napinających są większe, więc założyłem miedziane tulejki i teraz to gra ze sobą, ładnie wchodzi, ładnie się obraca, jest delikatny luz, no bo musi być, ale to przedtem to latało w tym strasznie. Tak więc to jest, tu jest dorobiona też, ta jest bardziej na ciasno, ale ta jest sztywna, zakręcona, więc ona się nie porusza, jest ok. Tu na aucie już mamy łańcuchy założone i te najgorsze, to wchodzi bez problemu, tutaj są gumeczki w środku, czyli ta listwa napinająca, nie ma problemu jej tu wsadzić, najgorsza jest ta, stała. I żeby ją tu zamontować, tu jest ta śruba, która jest wkręcana. Musiałem ją obciąć 3 mm. I wtedy się ładnie wkręciła, założona jest na kleju. Ona jest tutaj na stałe, druga tu śruba jest na stałe skręcona, więc nic się nie powinno wydarzyć z nią. Raczej się nie powinno wydarzyć. Tam ona miała prawie 2 cm. 3 mm, jak ją obciąłem, to tam się nic nie stanie. I wlazła bez problemu. Tu dorobiłem tulejki i już zakładam drugą stronę. Śruby są tylko wkręcone tak na razie, bo one są do wymiany, ale w sklepie nie było. I albo ASO, albo. Nie wiem, coś będę szukał. Bo je pasowałoby mieć nowe. I tą śrubę na wał też nową. Niestety w sklepie nie mieli. Nie ma na hurtowniach w ogóle. Więc nie wiem, skąd to będę ściągał. Może zadzwonię faktycznie do Rzeszowa, do ASO, bo widziałem, że oryginalne kosztują tam 18 zł sztuka, więc nie aż takie pieniądze. No ale suma summarum, robi się sumka. Dobra, to co, montujemy te napinacze. To lecimy dalej, czyli tak. Wkręcamy tego i śruba do niego to jest to, tu są, to położyć, żeby nie spadło, tą szczelkę trzeba wyciągnąć. Nie z tej strony, panie kolego. No z tej. Dobra, to mu kapniemy troszkę oleju. Dobra, tu ładnie wchodzi. Teraz tak, łańcuszek. A, może wisieć na razie. Może czy nie może? Musimy go tu będzie źle wyciągnąć.
Śrubka, to była ta. Dobra. Czy ta pokrywa później tu siądzie? Zaraz ją będziemy przykładać i zobaczymy, czy ona tu siądzie. Kurny popychacz, ten trzeba było odkręcić. A sobie odkręcę napinacz. Kręcimy napinacz. No bo tylko wykręcę całkiem. No ale i tak trzeba odkręcić, i tak trzeba odkręcić. No od razu je porównamy. O. Od razu je porównam go z tym nowym. Tu mamy nowy napinacz. Cyk, fuch. Tulejka ładnie dopasowana, bo się ładnie zakręca. No i on powinien sobie chodzić tu. Dobra. Teraz koła. Tak, teraz koła. I tak, jedno mamy in, drugie mamy out. Czyli in to jest na kolektor doletowy. Doletowy. Cuszek. Mamy kolektor dolotowy. Na razie tylko wkręcimy stare śruby, żeby nam koła nie spadły. O, a żeby tu się obracało. Dobra. Nie ma gdzie położyć tak. I teraz zakładamy drugie koło. Tu macie zaznaczone exhaust, czyli na wydech.
Aha, ale najpierw jeszcze muszę założyć ten. Sekunda, ten napinacz tutaj górny. Rozpakujemy gada. Tu będzie taka uszczelka. Cyk, fuch. Założyłem koło i już go tu nie wsadzę. Czyli tak. Wkręcamy koło z powrotem. Dobra. Trafione. Druga śrubka na 10 kluczyk. Jest. Już zakręcamy. No, działają, położyłem. Za długa. Cedłuska jest za długa. Teraz co? Kółko. Założymy odwrotnie. W sensie, że najpierw to. Śrubę dałem tu. Okej, mocno nie ściskamy. By się obracało nam kółeczko. I teraz to in. To jest na sądce. I jest lipa. A, kurde, bo tu spadł. No i niedobrze. Z wału spadł. O, teraz jest dopiero. O. O. Teraz jest dobrze. Stół ładnie siedzi na ślizgu. No i rozrząd ustawiony. Nie żartuję. Nic nie jest ustawione. Dopiero poskręcamy. No i dobra. Mamy to pozakręcane. Ślizgi są zakręcone. Tu jest wszystko pozakręcane i tak to wygląda. Tak, teraz zakładamy zębatkę pompy olejowej. Jednak ten łańcuszek jest dużo bardziej napięty niż ten, co był. Zdecydowanie.
i nakrętka. Cyk. 17 chyba. Szesnaście ona jest. Sorry. 16. Z tych nie mam. Gdzie 16? I 20 kilo. Kilo czego? Będziemy wymieniać teraz od razu uszczelniacz, ten na wale. Trzeba bardzo delikatnie uważać. On składa się z takich jakby dwóch uszczelniaczy. To jest pierwsze, z taką matą, jakąś taką jakby filcem. To idzie do silnika i później na to zachodzi drugi uszczelniający. Takie śmieszne trochę. Zamiast zwykłego uszczelniacza są takie dwa. Trochę to śmieszne. Ale w zestawie jak przychodzi... Drogi jest, bo coś kostówy chyba kosztuje. Chyba tak. I tylko oryginał chyba, nie ma zamienników. Nie, czy no prawie oryginał, bo ja tu żadnych BMW napisów nie widzę. Ale dobra, mniejsza o to. Przychodzi z takim plastikiem i może się go uda wbić razem z tym plastikiem, czy nie? Powinno się udać. Zobaczymy. Posmarowałem go troszkę olejem. Takim towotem jakby. Spróbujemy go wbijać powoli. No jak ładnie wchodzi. Tylko żeby go nie przebić. On był tutaj, siedział ładnie równo z tym rantem. I tak go też spróbuję wbić. Ładnie to weszło nawet, wam powiem. Troszkę się skrzywiło, tu by trzeba było jeszcze delikatnie uderzyć. Jak będzie krzywo siedział, to będzie lipa. Będzie ciekło. Jeszcze troszkę. Ładnie. I chyba tak miało być. Czy nie? No tak. Jest troszkę głupie, bo nie ma. Nie ma żadnego punktu, który by go trzymał. Tu jeszcze troszkę. No i dobra, to wyciągamy korek i mamy go zabitego ładnie. Czy wejdzie kołnierz? Ładnie wchodzi. Ładnie wchodzi. No to jak wchodzi, to jest gitara. To jest gitara. Dobra, to mamy zrobione. To teraz można zakładać pokrywę. Ale ją jeszcze trzeba wyczyścić. I możemy składać.
A, śruby jeszcze trzeba oczyścić, wymyć. Zaraz to zrobię. Tu mamy uszczeleczki. Zaraz zobaczymy, czy pasują. Czyli tak, ta idzie tu. Nie tak. I no tak. Okej. Ta pewnie tu. Ta pewnie tu. Po czemu to tak? Da się tą zamienić tu? Czy takie same? Serio? No, takie same są. Takie same są. Co? Dajemy silikon, czy nie? Czemu tu nie ma? Dziwne. Ok. Posmarowane. Tyle co tyle. Paluszkiem przejechałem. Nie ma tego grubo. On się ładnie sklei. Testowany już na traktorze. Nic nie puszcza. Uszczelki dawałem z dwóch stron. Uszczelki, silikon delikatnie. Tyle co tyle. Będzie bailando. Dobra. Dokręcona. Łańcuch dokręcony, dokręcone. Napinacze później. Miska idzie od dołu. Dobra, to co? Zakręcamy. Zobaczymy, jak to będzie chciało wleźć. Czy będzie chciało w ogóle wleźć? I co? Przydałby się młotek. Czy będzie chciało wleźć? Wchodzi czy nie wchodzi? Tu się schodzi, a dół? Dół chyba już się zszedł. No, zszedł się. No dobra, będziemy próbować to skręcać. Góra jeszcze coś nie bardzo. Nie wiem. Sam nie wiem. Dobra. Próbujemy. Ta i ta dwie. Ta długa tu. Te dwie tu. Na razie nie dociągam mocno. Patrzę, co się dzieje. O, już się teraz wkręcają. Aha, dobra, źle. Najpierw trzeba ścisnąć ją. Idę po klucz dynamometryczny. Mamy ustawione teraz 22.
Wam, że jest siła. To mnie nakręca. Ejku, ejku. Ślepy na tym kluczu. Mamy ustawione teraz 22. Wam, że jest siła. To mnie nakręca. Ejku, ejku. Ślepy na tym kluczu. Dobra, jedziemy jeszcze raz wszystkie po kolei i do Was wracam. No i co, mamy to poskręcane. Ładnie to wszystko siadło nawet. Nawet bajka. Więc co? Nie mam śrub tych do wałków. Na starych to tak nie bardzo to skręcać. Głównej śruby też nie mam nowej. To ładnie weszło. Tu jest zahaczony teraz na klin, ale nie będę całkiem go wkładał jeszcze. Tak, tylko go założyłem, żeby się tam syf nie pchał. Czy coś. Nie mam śrub. Nie wiem, mogę składać dół. Teoretycznie wszystko mogę z dołu składać, ale... ale... jeżeli coś będzie nie tak na górze, to później wszystko muszę rozdzierać. Będzie lipa. A... no. A teraz bym sobie to sprawdził, ustawił od razu rożon i z bani. Więc nie wiem. Albo się... dzisiaj to już tak, już nie... Już tyle. Dzisiaj tak w sumie wpadłem tylko na chwilę. Żeby sprawdzić, jak to wygląda i jak to się ma, ale się założyło, więc... jest spoko. I nie wiem. Idę gdzieś szukać po internecie tych śrubek. I zobaczymy, kiedy to dojedzie. No i tu ładnie siedzi nawet. No podobają mi się te napinacze, te ślizgi. Spoko tam, no szkoda było, że tam ta doróbka jedna. Tu nie wypadnie, nie ma opcji. Nic się z nim nie stanie. No jest bajlando. Jest bajlando. To nie jest dzisiaj taki krótki filmik z tego, co przywiozłem. Chciałem Wam pokazać, jak ten rozrząd wygląda w sklepie, jak wygląda stary. I co? I to by było dzisiaj chyba na tyle. Zobaczymy, co z tymi śrubami, zadecyduję, jak to dalej działać, czy skręcamy cały dół, czy nie. A tymczasem do zobaczenia w następnym odcinku i trzymajcie się, cześć!